Dobra, mam nadzieję, że wszystko przeszło bez jakichś większych bólów. Dorzucamy te rzeczy, to znaczy obraz, bez tego chyba to się mija z celem. A truizmy, truizmy. Jeszcze dźwięk. No i lecimy. Ludu spadło, no poszli spać. Poszli spać. Teraz ciszej, głośniej, takie rzeczy. Też wypada sobie. Czy ja teraz zgłaszałem, to nie. Nie, powinno być dobrze chyba. Tak, człowiek ewoluuje, pamiętam o obrazie. Czekam na Metro Last Light. Trochę tak. Pamiętam o osobnym streamie, tak, ale to jak skończę, to będzie najdłuższy stream. Co sądzę o Mountain Blade? Bardzo fajne, to multi trzeba sprawdzić w końcu. Okej. Okay. Jeśli nie wiem, ktoś chce wytłumaczyć, o co w tej grze chodzi, to chętnie wytłumaczę, o co w tej grze chodzi. Jak nie... I made the first prototype when I was your age. I haven't had the heart to change the design. Jak nie, to jedziemy z koksem. Więc świat różnych wymiary. Ciszej o jedną kreseczkę. No dobra. Ktoś mówił o jedną kreseczkę. Wytłumacz, o co chodzi. Więc gra twórcy, a właściwie jednej z współtwórczyń Portala, co zresztą widać, jeśli to można by jej przypisać tę cechę Portala, że był to ciąg takich komór testowych, z których się na koniec, no nie spoilujmy, jak ktoś nie grał, co się jednak z wielkim zwrotem akcji. Tutaj tym razem wcielamy się we siostrzeńca szalonego wujka, który odwiedza jego posiadłość. No i tam wujek się wkopał, to jest takie fajne, dziecinne, urocze, niewinne. W każdym razie przepis na przechodzenie kolejnych planż to jest zabawa z wymiarami. Na przykład teraz przeżywamy fascynację wymiarem, który nazywa się zwolnieniem czasu. I to jest dobry staw. Pedobera Proofs, tak. No i dobra. Bajerem jest to, że zmienia się wszystko wokół. That portrait is my great-uncle Worthington Blunderbuss Quadrangle. He had a particular fondness for the enormous. Probably why he was so interested in Africa. Big game there, he said. It was painted right before he left. Unfortunately, he never came back. Aha, nie o ten obraz chodzi. Tak, jest obraz. Właśnie o obrazach mówimy, że obrazy się zmieniają i to wszystko widać. Więc w wymiarze ze zwolnieniem czasu mamy czasy historyczne. No i takie sucharki tutaj nam towarzyszą. Teraz tak, co robią te roboty? Okej, będziemy musieli po tym prawdopodobnie wyjść, to nie ma sensu. Dobra, ja już czaję, o co chodzi. To nie jest tutaj częste w moim przypadku, że szybko zajarzyć. Do czego więc zmierzamy? Pojawiają się roboty. Okej, tam jest tak, fajna rzecz, to znaczy... Jest kostka, która uruchomi inny wymiar. Teraz tak, laser kosi poszczególne te. Teraz dochodząc w ten sposób, czy coś zyskam ciekawego? Zobaczmy, jak się teraz porusza ten laser. Czy wraca, czy będzie ryżnął, że tak powiem, to dalej. Okej, leci dalej. Teraz się modlić, żeby doskoczyć i nie wyszło. A tam jest chyba tylko bonus. No tylko jak tylko, aż. I będzie rżnął, więc tam wypada doskoczyć. Ktoś tam płacze, że nie odpowiadał na jego pytania. Teraz tak się trochę skupiam na grze. A, dobra, nic, na marny to wszystko poszło. Na marny. Zaraz, ale to się przycina i co te roboty robią? Zostaje jedna cegiełka, którą rzucają, to jest proste. Po czym, no i tak, na tej cegiełce będzie polecieć, pewnie doskoczyć do tamtego miejsca, albo do tego. Czy coś w tym guście. Tam jest wymiar twardy, no ja wiem, tylko jakoś tam trzeba się dostać. Okay. Teraz ta faza, nie, na tej nie wskoczę niestety, więc to musi zostać zerżnięte. I to też niestety, chociaż... Może muszę tu przeskoczyć jeszcze z jednego na drugiego.
Tak, tak więc na tym polegała zagadka tutaj. Bo teraz spokojnie już... Jest to denerwujące, muszę przyznać. Nie doskoczyłem. To coś zmienia. Stań na ostatniej skrzynce i czekaj aż spadnie. Ja rozumiem, ale chcę dostać tego bonusa tam na końcu. Przeskoczę w to miejsce. Co tam jeszcze? Jakieś pytania? Uwagi? Że pisz ten dzwoniący? Tak, pisz. To jest odrobinę drażniące. Okej, tutaj jest skok z lasera na laser. Stawiasz najpierw baterię, będzie łatwiej. Nie sądzę. Czy tutaj brakuje mi centymetrów? Dobra, no to idę po ten wymiar, który jest wymiarem... Dobra, najpierw zrobimy wymiar, tak będę mógł tu wrócić i musiał wrócić, żeby to wstawić, więc nie ma co być takim do przodu. Jest ta sugestia, żeby na tej skrzynce, tak, tutaj do wiatraka doskoczyłem bez problemu, mam nadzieję. Aha, i można sobie jeszcze, tak, rozumiem, zrobić sobie w ogóle przejście stąd. Dobra, spoko, zrobimy. Jestem uparty, wiem, to jest największa z największych moich wad. No to jadymy. Tak, zobaczcie, ja wiem już, że tym wymiarem trzeba usuwanie sejfów wlecić. Chyba doskoczę już teraz. To nie jest jakieś wyzwanie, to jest podstawowa zagadka. Chodź. A tu jest w ogóle kulturalne przejście i spoko. Będą rozmowy dokończone. A możemy dzisiaj zrobić pełny full wypas. Możemy zrobić nawet przerwę na rozmowy dokończone. Po lewej mam dwa wejścia i jest jeszcze bonus. Takich nie zbieram w sumie, to prawda. Okej, lecisz. Mamy wymiar, który zamienia wszystko w ciężar. Jak to się zmienia? To już widzieliśmy. Zmieniają się w metalowy taki piękny design. Tak, ścięło to, co chciałem. Nie chciałem, żeby ścięło. Niech to już tam wyśle do diabła. Do diabła. Co to za gra, ktoś pyta? Tak, Quantum Conundrum, dokładnie. Conundrum to jest zagadka, tak? Czyli zagadka kwantowa. Nie znam tego słowa. Gram, że w Happy Wheels. Nie, jest obrzydliwy spam tą produkcją. Nie mam ochoty. Zróbmy rozmowy. Spoko. Najpierw jednak muszę sobie tutaj wyrzeźbić. Bicepsa. No. It's like having your own personal zoo. Children like zoos, right? Aha, i teraz wiemy, do czego to zmierza. To się musi po prostu odpowiednio wydłużyć. To się przekrzywi, tak? Mam nadzieję przynajmniej. A ja sobie wtedy spokojnie wejdę i spadnę. Bo oczywiście nie chciało mi się poczekać, aż to się normalnie wydłuży, więc ten. Ale dzięki Bogu gra nie jest frustrująca. Save pointy są w dobrych, fajnych miejscach. Znowu straciłem najważniejszy punkt. Okej, taką kamienię rozbić, to zrobiłem. Brzmi jak zajęcie z Harry'ego Pottera, to prawda. Quantum Conundrum. Mazi opowiada taką inside joke. Jest taki osoba jak Mazi, on jak się śmiał z Lorda Erona, obecnego Krzysztofa Gonciarza, to krzyczał do niego, czy tam naśmiewał się, to... O Boże. Pisał do niego SMS Wingardio Leviosa, czy jakoś tak. No nieważne, takie tam stary. Zdrowie strumień z Mountain Blade.
A muszę kupić, zobaczymy zaraz ile kosztuje ten, jak się nazywa, jaką wersję Mountain Blade, żeby było multi warto kupić? Our time travels took us to feudal Japan, where they took a rather strong liking to Ike. I hope introducing them to a small, cute, fluffy creature somehow didn't alter the present. I to jest dobry suchar. Well, there's a ninja in this painting. You just can't see him. No, to był, okay, był suchar, i zły suchar i dobry suchar. Motyw z tym Ike'iem, który zakrzyził ten, rzeczywistość jest świetna. Ktoś tam to skomentował jakoś. Myślę, kto wygra. Niech nie oglądam meczu. Niestety. Poczekaj na Summer Sale. Spoko, mogę sobie pozwolić. Nie mogę niestety zmieniać tych rzeczywistości, więc... Ike and I traveled back in time once to find the fabled lost city of gold. We never did find it. And to be honest, the lost cities of bronze and silver really weren't that impressive. Could have been worse, I suppose. Czytam czat. Czy grałem w Garego z moda? No to nie grał. Może to jest historia już. W sensie klasyka. Okej, to się dzieje. Dzieją się cuda. Mamy tak, zwolnienie czasu. Want to stay out of their way. Okej, są roboty z tarczami. Latające rzeczy, które jak przerywają tutaj wiązkę, to co się dzieje? Następuje aktywacja wtedy. Czego? Tak, robotów. Co jeśli przerwiemy cykl i przyjadą żniwiarze? Wtedy się nic nie dzieje. Dobra, co dalej tu jest? Co mi to w ogóle daje, że tego nie widzą? Ha, wyrzucają coś z olbrzymią prędkością. No dobra. Dobra, żeby przejść potrzebuję dwa sejfy. Ha, i coś pewnie to się przyda, tylko muszę mieć ciężki wymiar, który pewnie jest na górze. Okej, rozkminiając powoli. Keep an eye on that activation beam. Tak, tak, jadę. Kojarzę, w ogóle o co chodzi. Bezboleśnie się słuchają. I hopa. No i tak, włączam się teraz sam. Tutaj nic nie mam nadzieję. Ku zrobić, no ale co to da teraz, jak włączy ku? To będzie cięższe. I nic poza tym. A teraz tak, stąd jakoś pasuje wprowadzić tego robota. On tam przewozi sejfy i wraca. Co zrobić z kartonami? Zaraz. Nie jest męczące. Jest, zwłaszcza, że tu próbuję jeszcze gadać. Że gdzieś mówi, że to się zguzi. Aha, no tak, dobra. Dwa kartony na walę. Nie jest głupi pomysł, rzeczywiście. Okej, to troszeczkę upraszcza wszystko. Myślałem, że będzie coś bardziej trudnego, niestety. No, zbyt proste. Nie myślę już na tym. One jakoś tutaj wchodzą ze sobą w interakcję.
dla bezpieczeństwa dam mu tutaj... Teraz oczywiście skopałem, no ale już wiem, do czego to zmierza. Coś namieszałem, bo gry słychać lepiej ode mnie. No mogę to ściszyć po prostu i tyle. Czy jeszcze no, ten mikrofon, to jest ten co zawsze, tylko sobie go trochę inaczej ustawiłem, także go, no nieważne. Mogę dać troszeczkę ciszej to wszystko i będzie lepiej. No, przegrałem. Aha, jestem tutaj. Proszę, zero frustracji, strasznie mi się to podoba. Jakbym mógł trochę mógł się trochę podgłośnić. Ciszę resztę i to będzie najlepiej. Czy słyszałem takich rzek Wallbusters? Nie, szczerze nie. Okej, tam widzę, że są jakieś karne czy coś w tym guście. No i leć Adaś, jest. Teraz tak, brakujący element, czyli pluszowy wymiar. Dzięki. No i mam teraz plusz, czyli co mogę to tak naprawdę zrobić? Do czego to wszystko zmierza? Tu jest jakaś znajdźka. Tam jest coś, gdzie muszę dojść. Okej, dobra, zaczyna się rzucanie meblami. A simple action couched in complexity. Tak, tak, żyć sobą. Ktoś tam dobrze kiedyś doradził, że tą sofą najlepiej rzucić z biegu. Jest jakiś serial w klimatach Dungeons and Dragons. Nie wiem. Słyszałem o Warface. Słyszałem, ale nie ma niestety niczego ciekawego. Tak, są dwie sucharki, już nie komentuję, ale wujek sypie ostro. There are clouds here. Have I mentioned that? Okay, do czego to będzie miało? Wait. Wait. Is that lint? Ugh. Henry VIII. Dziki binomial. Proszę, ktoś odkrył Meet the Pyro. Jest genialny. Jest niesamowicie przyjemny. Okej, okay. Boost of confidence. Zmiana wystroju. Proszę, Flipous pocina w stare dobre Icewind Dale. I ktoś tam jeszcze, okej, okay, gasikowo coś pisze. Odświeżyć Maxa. No, jeszcze jeden poziom i zrobię sobie przerwę definitywnie, muszę tutaj coś ogarnąć. I tak. Zaczyna się zabawa ze wspinaczką. Wyrzucaj, będzie safe, nie zgadnę. Teraz. To jest piękne. Okej, okay. Zmieniamy się w ten tutaj wymiar. Źle. You remember that you need a dramatic mass change, right? Save się pewnie przyda. Hmm.
jest Ike. Jest znajdźka, to nic tylko zabrać, skoro tak łatwo. Well, I suppose you could see how I got that one up there. He's always been a fan of the compression platforms. Komentarze wuja. Dobra, idziemy dalej. Troszkę się wybiłem, bo tak czytam wszystko. I nudzi się ta gra? Nie, nie, nie. Właśnie jest przyjemna, wbrew pozorom. Ja wiem, że ludzie wolą grać w takie arcyciekawe produkcje jak na przykład Battlefield 3, gdzie się robi za każdym razem inne rzeczy, ale tutaj ten monotonny gameplay, gdzie się rozwiązuje zagadki, dla niektórych osób jest przyjemny. Czy słyszałem o NES w Hong Kong 97? Nie. Szczerze przyznam, że nie. Dobra, platforma jest tutaj, tu jestem ja. Czas to jakoś rozruszać. I tutaj coś jest. Robi się safe. Lecimy. No właśnie, tylko Gasikowo słusznie zauważył, że lepsze jest wrogiem dobrego. I mamy portala z wielą ilością wypasów. Z dużą ilością wypasów. Zaraz, zaraz. No, udało się. A, tylko to się zrobić sprytnie. Ci propaguje sygnał. Deathworm, czy znam? Tak, mam na tego całego, mam na Androida. Może w Wormsa, bo Wormsy już każdemu przyjadły. To była słodka gra kiedyś. Czy powinienem sobie zabrać save ze sobą? Pewnie tak. Tutaj widać, że jest... A nie. Jak ktoś pisze GG. Czy tam się skończyły te mecze? Piłkarze pograli sobie już? Ktoś myśli, co myślę o zakupie sturmyku z tego... z Mountain Blade. No mówię. Możemy teraz rozkminić. Wciskam. Muzyka mi się teraz podoba w tym, jest taka akurat na tę porę. Okej, zmiany związane z zmianą rzeczywistości. Jest złota rybka, jak wygląda w czasie? Jest portret Widget III z jego pet fish Gidget. Originally Gidget was going to be a light snack for Widget, but apparently the thought to eat him never crossed his rather feeble mind. You can often find them sitting in front of their portraits, staring in confusion. Or at least, I think that's what they're staring at. I can never tell. Piękne. What's that saying about daylight savings time? Fall back, spring forward? Piękne. Sucharki, sucharki, sucharki. Dobrze. Co teraz? Czy tu coś było w ogóle w tym pomieszczeniu? Przegapiłem jakiś kolejny sekret? Nie, tu po prostu muszę przelecieć nad tym i ulądować tam, bo nic ambitniejszego nie ma. Tak, motyw z obrazami jest fajny. W grach ogólnie jest fajny motyw z obrazami. Próbuję sobie przypomnieć. Ale chyba wiem, co mi się przypomina. Przypomina mi się Maniac Mansion 2. Dojadę ten taką. Tu będzie coś, jakiś taki psychodeliczny motyw. Polecimy teraz tak. Mogę sobie w spokoju poczytać wszystko. Co myślę o zakupie tony węgla za 900 zł? Zaraz musiałem na... Nie kupowałem... My chyba jechaliśmy na... Jak się nazywa ten taki dokoksiony... O, dokoksiony węgiel. Koks, właśnie, o koksie. Więc zaraz zobaczymy, jak ten... Jak Warband stoi.
Okej, no i tak sobie lecę i co? Do czego to zmierza? Czy może już warto wyskoczyć z tego wszystkiego? I na przykład złapać ten safe, bo się przyda. Postawić go tu. I zobaczyć, cóż dalej. Tu jest zejście, gdybym spadł, jak rozumiem. No nic, no lecimy w takim razie. Ogień. Personally, I think daylight savings is absolutely useless and ludicrous, right? To jest dokładnie to, co myślę o daylight savings. To jest taka bzdura. Teoria jest taka, że to tylko szkolić mózgi biednych ludzi, żeby robili najbzdurniejsze rzeczy, bo nie ma bzdurniejsze niż przestawienie zegarka. Oto Ribasz, motyw to Ribasza powraca. Ta. Mieszkasz na wsi czy w mieście? Jak mieszczysz się, to w bloku czy na działce, czy masz dziewczynę? Pokaż pluszowego kota. Jak będą rozmowy dokończone? Kiedy skania? Muszę to rozkminić. Tymczasem lądujemy. Wow, coś tu się jakoś tak dziwnie zrobiło ze światłem. Te sejfy rzuciły cień. Jakie masz gry? Tak, co Japonia? Lud jest już... Ha, lud, właśnie, te dzisiejsze rozgrywki są na tubce, jakby ktoś chciał. Ja wiem, że cała seria ma najlepiej na streamie 30 zł, wiem. Ja sobie ustawiam to i lecę dalej, bo tu widzę, jaki będzie już motyw. Zobaczmy, wciskam to i będę się musiał przesiąść z tego mojego na tamto. To będzie dobre. I to się mi uda zrobić, co więcej. Myślę, że teraz. Obiecałem strumyk z drugie z polowania. Nie, do polowania możemy odwołać. Wszystko to jest w... Jak on się nazywa? W DayZ. Lubię masło orzechowe, lubię. Raz się zatrułem nawet, jako dziecko. Ja już mi przechodzi na szczęście, dzięki Bogu. Zrobiłem. Chcemy DayZ do rana. Nie wiem, się wydaje, że mi się już nawet okay. Gum? Oh, there's some on my shoe. Że nie Łetek będę wieczorem streamować, bo dzieci chcą mi spać. Wszyscy chcą mi spać, ale uprzedzałem. To jest coś, co obiecałem zrobić dla redaktora Koso. Czy gram jeszcze w Butterfielda? No nie gram. Mówię, że mi się znudził, to jest poruszany temat. Mam tutaj kółko hejterów. Jak odpalę DayZ, albo jak odpalę rozmowy, to będzie wielki hejt. Dużo muzycznych nawiązań jest. Dobra, wejdę tam, to co? Ja wiem, co trzeba zrobić, żeby zabrać tą tutaj dziadostwo. Jak wejdę tu, to z kolei... It appears you'll need to get the dolly device to activate somehow. Have you checked behind the door in the first room? Dobra, skupię się teraz na grze, tam na czacie widzę, ciekawe rzeczy są. Muzyka jak w pornosach. Ciężko mi jakoś się wypowiadać. To co, na 10 minut rozmowy niedokończone? No dobrze mi zrobi przerwa. Ulubiony batonik. Jakie pytania? Znaczy to jest, kurde... Co to zmienia ta odpowiedź? Kogo to interesuje? Na przykład, jakby ktoś mi wytłumaczył zasadność odpowiedzi na pytanie ulubiony batonik. Każdy lubi, co lubi. Zabieramy tego tymczasem ciptoka i idziemy do góry.
Czy nie myślisz o DayZ? Czy ja po prostu ten, już czuję, że może mi się to znudzić, więc sobie już dawkuję DayZ. Czy raczej nie znudzi mi się, ale no to jest dopiero alfa, nie? Więc tam każda na razie odsłona nowa, aktualizacja będzie zmuszała mnie do grania. Ja lubię KittyCata i Snickersa. Kiedy będzie Walking Dead, zapytajcie, jeszcze papier, najtańszy papier toaletowy, zawsze najtańszy. Na starej taśmie nie wydajemy tej kasy. Ile potrzeba wązajów do rozbalania stołu, to słodkie. O tej porze ludzie nie myślą, personel Twitcha jest u mnie, to ja pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że nie przyszli Franka Zappy pooglądać. Greetings to Twitch personnel. Pewnie mnie nie oglądają nawet. Czy w Quantum da się zmienić ustawienia grafiki na niższe jakość? A właśnie, to jest ciekawe pytanie. Zajrzymy tutaj. Możemy pole widzenia regulować. To jest ciekawe, ta opcja się pojawia tak rzadko, że szkoda gadać. Teraz było, możemy zrobić Quake Maniac, że to będzie w ogóle. Czajcie bluesa. Będzie jak w Quake'u czy Arena. Zastanawiam się tym 85. Czemu dali to? To nie ma wpływu na wydajność wbrew pozorom. 9 jest taki normalny, więc to zostaniemy. Bloomy można wyłączać motion blury i tyle. Nie ma ustawień grafiki. To może być problem, ale to powinno ruszać dobrze. Czy gram na laptopie? Lubię grać na laptopie, ale teraz nie mam żadnego sprawnego. O Boże, jakiś spam w ogóle się zrobił. Podejrzewam jakiś no. Nigdy nie rozumiałem FOV w Quake. Pokazałbym ci Quake Live, a to byś zrozumiał, to znaczy. Ma tutaj zastosowanie. Okej, zaczyna się latanie tymczasem. Odpaliłem to, teraz jakoś się wydostać stąd. Tu jest prosty powrót. I lecimy dalej. Czy jestem lekko stronniczy? Się nie byłem na piwie ostatnim, chciałem zobaczyć jak tam czy chłopcy wyrośli. Ja ich nie potrafię oglądać, ale to jest przynajmniej coś w tym polskim internecie, co nie jest obciachowe tak maksymalnie. Nie jestem targetem, mówiąc brzydko, bo targetem są te laski i tak dalej. Mnie nie denerwują, prawdę mówiąc, jak ich oglądam. Ale to jest coraz lepsze od dużo innego zła w sieci. Okej, tu jest jakiś motyw, którego nie ogarnę. Dlaczego na YouTube nie ma ostatniego FFA? Zaraz dorzucę, przepraszam, zapomniałem rzucić. Tak, zaraz zapytać się z tym facetem, czy ten... czy kobietą. Czy słyszałem o Fan Simulator? A właśnie ciekawe, było dzisiaj na wiem na czym było, na wykopie. Aha, dobra, tu leci jeszcze jedna rzecz. Hej. To się patrzy na mnie, taki akcent jest miły. Dobra. I tutaj, aha, rozumiem teraz dowcip Manhattan Transfer. Więc tak wygląda zagadka. Gdzie ukaże się recenzja? Na GamesIndie, ale to już wszystko wiecie, nie? To jest recenzja, to jest takie staroszkolne rozwiązanie. Ja im proponowałem wideo recenzji, ale... O! Tu jest ten. Wizja. Okej, leci w ogóle tak. Muszę sobie zabrać to. I dalej, Manhattan Transfer. To jest kawałek tego, nie? Hrybiego Hancocka, jeśli dobrze, jeśli się nie mylę. Coś skopałem. Coś skopałem strasznie. Czy to już koniec? Nie do końca. Właśnie, tam jeszcze było to Al Goodu, tak. Coś ciekawego. Okej, przeanalizujmy. Jak sobie to teraz postawię, żeby tylko nie spadło. Leci to się spotyka z tym. Gdzieś jeszcze trzeci musi być wylot. Tutaj, ten fotel. Przesiąść się na fotel trzeba i wyskoczyć nad tamtym. Przy okazji wrzucając to do ten. Okej, stary. Czy może wystarczy po prostu podejść i wsadzić? A. Hejo. Jest spam, podłącz wymiar. Muszę podłączyć wymiar, owszem. Pytanie o kontakty płciowe. Kogo to obchodzi, jakie to ma znaczenie? Tak, jungowska koncepcja cienia personalnego. Nie znam tego. Mi się Jung kojarzy. Znam tylko Junga jako moduł Junga. On tam odpowiadał bodajże za... To będzie pro. Tak, sorry, że tak się pochwalę. Podoba mi się ten. Wrzucam teraz tutaj ten moduł.
nadzieję, że dobrze wleci. Trafiony. I teraz tu tylko wyskoczyć. Obrałem ziemniaka. Obrałem ziemniaka powinno być. Jest! Pomyślałem w ostatniej chwili. Jestem zadowolony z tego zagadka. Tak, moduł odkształcalności liniowej. I to sobie warto przypomnieć przy okazji... A zrobimy przerwę chyba, nie? Czy jestem inżynierem? Powinienem być, ale nie jestem. To widać, zresztą słychać, moja wiedza jest fatalna. Jest koszmarna. Once I traveled back to a time when people were more refined, classier even. Top hats and monocles and all that. Of course we found that people only looked classier. A lack of running water and proper hygiene meant that everyone smelled terrible. Ładne słowo to było, refined i ten. Jeszcze mi się podoba, nie distinguished, ale sophisticated. Poskaczesz dziś jolą. Jestem zadowolony z zagadka. Powiedziałem z zagadka, no tak, Kali mówić. Bieda niestety. Mamy dużo inżynierów na czacie, czy mi jest miło. You know, the best part about traveling in the future is coming back with the clothes and going to sci-fi conventions. You know, in the future, they still don't have flying cars. I'll have to add that to my list of inventions that I must construct when I get out of wherever I am right now. Ej, to jest ładne zdjęcie. Czajmy, fapujemy się, jaki dowcip. Tak, nawiązanie Deus Ex. Jak się nazywał ten ślepy ze Star Treka? Już nie pamiętam, już nie byłem dawno fanboyem. Ale to jest ładne po prostu, te wszystkie. Kiedy zrobisz coś o grach z lat 90? Niedługo. Tymczasem. Zagadka. Albo nie, no może chwila przerwy w ogóle. Tylko do czego ja teraz zmierzałem? Były jakieś ważne tematy. Kiedy dom właśnie, dom starców? Nie chcę nic mówić. Mówić więc ty dalej. Co sądzę o Kasi Cichopek? Nie w moim typie. A, Jung to typ, co wzorował się na Freudzie. A nie było teraz tego filmu, albo taki ciekawy motyw w ogóle. Rozmowy nocą, rozmowy dokończone. Woli Hakiela, tak. Czy grałem w D-Rester? No grałem, jest na kanale nawet. Ej, można obejrzeć. Polecam, czy tak fapowałem się, że jest spoko. D-Rester, bardzo dobra jest. Okej. Czy czegoś nie przegapiłem, bo to są te znajdźki, nie? I potem to na Steamie, jak ktoś tam pewnie ogląda ten. Mama każe spać, Miandim mówi. No trzymaj Miandim. Pa, pa, miłej nocy. Zapodaj w przerwie Queen, tak. Ludzie z Twitcha oglądają, ja będę robił takie rzeczy. Jak z tym piłem z lekkostronniczymi? Było w tę sobotę, a ja w tę sobotę siedziałem jak debil w domu. Dlaczego? Bo pomimo tego, że siedziałem w domu jak debil, to w rzeczywistości byłem jolą, która biegała po Czarnorusi. Taka jest prawda. Dobra, tu jest tak już ładnie, więc zastanówmy się. Steel ball bearings, asparagus, uranium-235. Whatever he has a craving for, I suppose. Okej, okay, to było takie proste. Wystarczyło to wsadzić. Tutaj mamy zmianę teraz wymiarów. W jakiej chodziłem w szkoły? No, jednej z najgorszych możliwych, podejrzewam. Zaproś ich na lekko wązajowe piwo, w Czarnorusi się spotkajmy. Jest podobno jakiś bar. Dobra, zagadki. Zrobię to i zrobimy sobie przerwę w takim razie. Czy gra nawiązuje do chemii? Nawiązuje, jest bardzo fajnie. Coś cicho siedzi. To jest agent, tajniak. Pewnie sprawdza, co się poleciał i zaraz będą bany. Okej, dobra, bo tak skupiłem się na czasie, że ktoś pewnie obserwuje to, jak to przejść. Dobra, mogę dzięki temu wlecieć w górę i co mi to daje? O, wlazłem sobie.
Dziwne, że lasery nie niszczą tych rzeczy. Przecież pewnie dopiero... Aha, następuje krótka przerwa emisji. Lecą teraz te dwa wypasy. I jak to wykorzystać? Przylazłem stamtąd, więc nie ma się czym tutaj jarać. Mogę sobie podskoczyć tu. Nie, chyba dolecę po prostu tam. A, jak tam, że uszy bolą, przepraszam, tak, jakiś dziwny ten. Aha, jest nowe piwo, jest 8 lipca w Lizard King, krakowskim Lizard Kingu. To mogę się tam przejść. Lizard King jest taki, jest spoko, w sumie podoba mi się tam wystrój. Dobra, jak teraz tam się dostać? A ja wiem, co zrobić. Zaraz, najpierw może... Mam problem teraz z tą zagwozdką jednak. Ktoś pyta o LOLa. Nie kręci mnie po prostu, przykro mi. LOL. Więc czuję, że tak, trzeba będzie wziąć ten, potem save'a złapać w pluszu, rzucić, przeciążyć i może coś się stanie. Grałem w Red Faction, grałem i Red Faction było słodkie. Lubię gry, w których jest destrukcja i boli me serduszko z powodu tego, że nie ma ich wielu. Nie graj w LoL'a. Ja nie mam zamiaru, niestety totalnie mnie nie ciągnie. Dobra, to trzeba wejść w powietrzu w takim razie. Jakie polecam podcasty o grach? Oglądam tylko zachodnie, nie oglądam zbyt wiele materiałów o grach niestety. Gadam o wiele ciszej. Tak, ściszyłem mikrofon. Po prostu. Dam go teraz i będzie teraz blisko. Teraz będzie się wywalał. Teraz będzie zbyt cicho. Muszę jakoś sobie, jak zawsze, złoty środek obczaić. Grunt, żeby się jednak nie wyciszał. Nie wyrywał tych częstotliwości, więc tak jest spoko. Okej. Okay. Boromi robi, ale na Gamim robi podcasty. Jeszcze Boromi. Aha, wskoczyć stołem. Czy tam jest sens w ogóle wskoczyć? Czy tylko lepiej to rzucić? Nie, chyba trzeba wskoczyć, masz rację. Więc tak, uwaga. Może po prostu teraz tak. No nie, źle. Co powiesz na temat Mafii, The City of Lost Heaven? No, to jest spoko. Dobra, ja mówię, że nie trzeba skakać. Też mi się wydaje, że tam nie trzeba skakać, tylko safe przekierować. Teraz szybko czas zwolnić, bo zaraz się wyłączy to wszystko. I jest. Dobra. Zrób tak, aby działało zrobione. Sucha suchość. Czy będzie nowy rozdział? Czyli nowa komora tak naprawdę? Jeszcze nie. Jest checkpoint. To co przerwa? Ja tam się skupię na czacie. Można zrobić rozmowy chwilowo dokończone. Zobaczę, co się dzieje jeszcze w świecie. Czy jak się nazywał brat kuzyn Muminka? Nie pamiętam. Ja nie lubiłem Muminków, denerwowały mnie. Dawaj DayZ. Suche gacie na dnie morza. Pytanie, czy grałem ten... Uwaga. Zaraz, coś mi tutaj mój znajomy wysyła, że wam powiem ten... A tak, Meet the Pyro, teraz się pokapował. Tak, tak, jest genialne. Ale tymczasem. To co, nie wiem. Mogę zrobić tak, że tutaj zrobimy przerwę. I pół godzinki rozmów dokończonych niespodziewanych. Rozmowy niespodziewane, to będzie dobre. Nie lubię się odmurzyć czasami. Ja się już wystarczająco odmurzam. Że nie muszę bardziej. Zobaczymy, jak co z tym Diablo w ogóle. Czy ta gra jeszcze działa? Czy to ktoś warto w to inwestować?
Jak Samsung kupiony? Jeszcze nie, muszę zobaczyć w tym. Kurde, jest. Te Samsungi są. Jest strasznie taka dziwna. Potrzebuję laptopa, który nie jest ultra wypasiony. To ma być zwykła maszyna do pisania. Nie dla mnie oczywiście. I żeby to było wytrzymałe, jakaś dobra konstrukcja. I nie ma, jak coś to jest tak z takimi wypasami, że będę mógł z tego streamować, a to nie jest dla mnie. Zrób Storybaszu. Nie, musiałem się przygotować do Storybasza, a chcę tak na luzie to wrzucić. Tylko nie Diablo. No ja wiem, ale to nie jest istotne. Uwaga. Kup maszynę do pisania. Jest maszyna do pisania. Ale to jest niestety niekompatybilne z wieloma rzeczami. No i okej. Jest jeszcze prośba o szczegółowe dane. Uwaga, uwaga, uwaga. Przyjmujemy ludzi, chociaż to bez znaczenia, bo odbiera się wszystko. I to jest Diablo, to jest mój mnich. Aha, no oczywiście obraz, nie? Obraz dobrze zrobi. Właśnie Lenovo, ja też tak coś ku tego Lenovo się skłaniam, bo to tak cenowo jest w miarę znośnie. Chirurga średniowiecznego, nie, to nie ma szans wypalić. Czego nie ma obrazu? A tajemnica, dobra, znów grę. Straszliwe Diablo dla tam dziwnych ludzi. Lenovo jest miękkie, no właśnie według recenzji jakoś tak da się ten z tym ogarnąć. Boże, jak ta gra wygląda, jakie to jest stare. To rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Uwaga, uwaga, uwaga. Halo, halo. O, dzień dobry, siema. Już momencik, muszę sobie zgłosić wszystko. Okej, teraz skonsultuję cię z czatem. Tak więc witaj w rozmowach niespodziewanych. W czym mogę witam, służyć? Witam. Co chcesz powiedzieć? Kim jesteś? Rób co chcesz. Ogólnie chodziło mi o ten hejt na Battlefielda 3. Jesteś po której stronie? Jestem po stronie za Battlefieldem akurat. Bo no to już, możesz bronić. To jest, wiesz. Battlefield mi się podoba, ale też mam przez to sentyment do Battlefielda przez poprzednie części. Bo grałem prawdopodobnie z każdą część oprócz Bad Company, bo jedna część, która mi się nie spodobała. Którego? Jedynki? Jedynka i dwójka. Dwie części mi się nie podobały. No dobra, one były specyficzne. No ale mi się tak. No, no, jedna z bardziej podobających się części mi to był 1942. Pierwszy Battlefield. Był bardzo fajnie zrobiony. Naprawdę. No tak, futurystyczny. Czy on nie ma powrócić teraz? Nie, nie pamiętam. Na razie chyba cisza. Nie wiem, chyba nie. No dobra, ale teraz mówimy o tej trójce. I co z tą trójką tam? No, trójka jest bardzo fajnie zrobiona. Grafika, jedno to nie, jest. No to my wiemy, stanie... tylko wiesz. Oni tam nie hejtują gry, ja też tę grę lubię i tak dalej, tylko nam się znudziło i jesteśmy źli, że nie ma tych, nie ma modyfikacji. Tak, no modyfikacje to jest jeden z większych bój, no tak, z tym no nie pogardzę, no ale tu jest specyfika właśnie, tak jak słyszałem właśnie, specyfika jej, że oni chcą zarabiać kasę. No na nie, no oczywiście, że chcą. To można zauważyć po dwóch Battlefieldach, Battlefield Heroes i Battlefield Pay for Free, coś takiego. Tak, jest, ale to wszystko nie jest takie tragiczne, ty grałeś w którejś z nich? Grałem w Heroes, ale za czasów bety to jeszcze było znośne wtedy. Właśnie, też grałem za czasów bety i też było fajne. Nie wiem jak teraz, czy to się pozmieniało. Ale załóżmy, no, zmieniło się cholernie, jest naprawdę wielki skok na kasę za to. No. Bo tam wszystko jest za kasę już zrobione, to jest masakryczne. No dobra, no i ale co możesz jakiegoś, coś możesz, bo ogólnie wiesz, no myślę, wszyscy lubiliśmy Battlefield, ale tylko nam brakuje, na przykład, bo teraz wiesz, wyszła ta arma i ten mod, który wszystko zmienił. Gdyby taki mod na przykład wyszedł do... No, po prostu gra tylko traci, że nie jest modowana. Tylko o to się rozchodzi, nie? No, wiadomo, no. Są zawsze minusy i plusy rzeczy. No, ale wiesz, ale to nie jest tak, plus, że ten... A dla nas to minus. To nie jest taki hejt, to nie był taki, wiesz, ja to nazwałem hejtem, ale to nie ma, to nie było to jakieś takie bezpodstawne. Tam wszyscy kochali Battlefielda, kiedyś grali, ja też aż sprawdzę, ile godzin miałem. I po prostu ten, no i jej troszeczkę tutaj teraz przegina. No ale co, jak prognozujesz, co z Battlefieldem będzie? O, nie wiem, nie wiem. Zależy od dodatków, jakie będą. To wszystko zależy od tego i jak pójdą z cenami. Znając życie, będzie wszystko po 50 zł, tak na polskie przeliczając, więc będzie trochę drogie. Dobra, okej. Okay. Tamten. Robić taki dzisiaj troszkę uproszczoną wersję. Jakiś tam jeszcze magiczny temat masz? Coś chcesz powiedzieć? Nie, zbyt prawdę mówiąc. No to spoko, dobra. No to ja tam wpuszczam następnych i tutaj... Okej. Okay. No to dzięki, miło cię było dobra, słyszeć. Dobra, dziękuję. Nie ma za co. Pa, pa. Do widzenia. Dobranoc. Można mówić o wszystkim, więc temat jest dowolny. Widzę, tutaj wracają jakieś motywy Battlefieldów. Cóż, nie tego. Okej, okay, call me maybe. Co to może być? Halo, halo. Słuchajcie, ja
To chciałbym nazywa... dośpiewać dla ciebie piosenkę, więc zaczynajmy! One, two, nie, kurwa, trzy, dwa, jeden, start! Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Maćka, wielbiąc go! Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Maćka, wielbiąc go! Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, podnieśmy wszyscy nasze serca, stawajmy przed obliczem Maćka, wielbiąc go! Dobra. Wielkie dzięki, siema. No pozdro. Ciekawe, to było na żywo. Maciek, jeszcze twoim ba... Dobra, jest niestety zapętlone. A w ogóle to mówię, sorry, bo tak się katuję, te diable, zaraz poprawię jedno ustawienie. No więc, jak mówię, wszyscy mają swobodę. Nie, to, ej, to było z czegoś, czy to było zrobione ekskluzyw? Ktoś się zna tam na czacie? Halo. Nie sądzę, że to był wierny fan, ale ten... Zaraz, tu chcę ustawić jedną ważną rzecz, że ilość klatek w tle, żeby było 20... Boże, maksymalna sio. To tak chyba Steam nie wyciąga więcej niż 25, 25 i tyle. Sorry, bo tam to były takie drobne ściny, więc dlatego. Zatwierdź, wróć do gry. I teraz jak się odsuwam, przełączam, jest ładnie. Ach, brzmiałem jak Krzysiek z TV Gry. Tak, tak, Krzysiek z TV Gry. Jest o dziwo spokój, więc uwaga, uwaga, uwaga. Grunt to niezapowiedziane rozmowy. I przepraszam, jedziemy. Halo, halo. O, siemano. Siemano, witam cię bardzo serdecznie, jesteś w rozmowach. Czekaj. Udało się w końcu, jestem zadowolony, szczęśliwy. Ja też, jest dzisiaj spokojnie, możesz gadać o wszystkim, możesz powoli rozkminiać. Ja tu mam takie dwie osoby. Masz dwie osoby? Takie do zareklamowania. No to dajesz, reklamy osoby. Fajne materiały dają. Poczekaj, niech znajdę ich na tym, w tej subskrypcji. To jest coś z youtuberów, tak? Tak, no to czekaj, program ja odpalę. To czekaj, to robimy teraz wersję, oglądamy ten internet wspólnie z kolegą. Moment, uwaga, uwaga. Aha, bo się tutaj pogubiły się te okienka. Jeszcze Archenu EU, czy jakoś tak. Już moment, tylko sobie tutaj, sorry, bo tak zawsze mi się troszeczkę tutaj zdziadowało wszystko, ale już wróciło. Uwaga. Jeszcze na przykład wyślę także. Dobra, YouTube i ten. I dajesz. A wkleiłeś mi tam linki, tak? No, wysłałem ci linki. Dobra, mamy dwóch. OG. Ja ich znam. Aha, to są ci. Tak, tak. Oni jeszcze żyją w ogóle? To żyją, słyszeć. Żyją. Oni tam na teraz na własną stronę. Dawno mieli własną stronę. OG, ty gdzieś jak się przewinie. Materiały na własną stronę wrzucają teraz na YouTube tylko zapowiedzi, wideo, recenzji, tyle, nie? ognet.pl. Zobaczmy, co to jest. og.net.pl. Proszę, skumali się z Electronic Dreams. To jest sklep z Warszawy, gdzie fax kiedyś... Ty znasz Game Only i tak dalej? Ja współpracowaliśmy kiedyś z Electronic Dreams, za czasów jeszcze Neo Geo. No, czy fax tam jeszcze żyje, czy pisze jakieś newsy? No nic, takie tam, dobra. A drudzy goście, no więc to są ci. Nie, coś chcesz o nich powiedzieć? O Archaneu? O tych całych OGG, jak oni się nazywają? OG, to nie wiem, fajne chłopaki, ale nie wiem, ten ich lektor, czy jakby nazwać. Zaraz, jeszcze jest druga strona, zaraz zobaczymy, co tam mówiłeś, rzuciłeś. Uwaga. Raczej mi się kojarzy z tym. Arch, no tak, Arch jest zdobywczy tym, on podbija tego, podbija wykop. Proszę. Co mu tak ładnie tutaj nabiło w ogóle? Coś nowego, jest system error. Czy a, nie... fajna sprawa, system error, fajnie. No tak, wszystko ten, w ogóle ładnie to poro... Nie, to tu jest widać napracowanie. Tylko zobaczmy teraz magiczne statystyki filmu. Jest, Quake, dostał się na Quake'a. Milanos, co to jest to Milanos, musimy kiedyś sprawdzić. I jest wykop. Z wykopu są wbrew pozorom jest mało odsłon, 6 tysięcy, ale Milanos mówi, Quake mu widzę nabił. Jakieś komentarze. Że kanał absolutnie jeszcze swój. Nie, no właśnie widzę, że tutaj się wybił, więc nie ma co go nawet tutaj molestować. Ale jest spoko. Tak, tu jest napracowanie i wszystko. Jak tam śledzę 5:10. No. Nie wiem, czy jeszcze kojarzysz taki program, kiedyś w telewizji leciał na TV4. Że Gram TV, o właśnie, tam jeszcze był taki lektor. Jak to się nazywało? Gram TV. Gram TV?
Tak, nie wiem, czy kojarz, to już nie ma tego na TV4. I kto tam To był? już z parę lat temu było. O Boże, jest, mówisz o tym. Tak, tak, to stary, ale nie wiem, ten rektor ich mi się strasznie kojarzy z tym OG, co tam jest. Możliwe, że są jakoś związani. Zresztą ja tam pisałem komentarz, czy tam są jakieś związanie i napisali, że nie są związani z tym. Niestety lub stety. No dobra, tośmy sobie pokminili. Coś tam jeszcze przyszykowałeś? Tak, przyszykować to nie za bardzo, ale siebie spytać. No to walcz. Czy masz jakiś tam kontakt z tym Boromim, Domkiem, z tym całym Gaminatorem, czy nie? Tak, 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 ale jakoś no oni są w Warszawie, ja jestem w Krakowie, więc nie chodzimy na piwo ani nic z tych rzeczy niestety. Coś się zapytać, czy coś? Czekaj, bo Boromi, nie, czyli tak, Dąbek, tak, przepraszam. Tak, Dąbek wylądował teraz w Filmwebie. Niestety. Znaczy to jest, wiesz, to jest pokój obok, bo to jest wszystko jedna wielka mafia, nie? W sensie Filmweb i Gaminator to jest to samo praktycznie. Ale tęsknę tym za Dąbkiem na Gaminatorze, bo no już on tam teraz się na końcu rozpada. Rozkręcił szalenie, tak. Zaczął gwiazdować bardzo ładnie. Tego ci pewnie brakuje, nie? Tego brakuje, Dąbka brakuje. Gaminator coś tam podupada, widać, że już materiałów mało jest strasznie. Został tylko Kwas, to jest teraz Quasinator. Kwas tu teraz zdominował. Dobrze, dobrze. Tylko szkoda, że Kwas nie wrzucałem na YouTube, by to więcej osób obejrzało. Ja muszę, nie wiem, jak mogę, to mu tam lajkuję te łapki, żeby ludzie wchodzili, ale tyle. A jakby to weszło na tubę, to by było lepiej. Teraz tam patrzę jeszcze na tego, na czat. A Dąbek był fanboyem PS3. Dąbek żartował, Dąbek był trolem. Tam widzę, muszę bronić Dąbka przed czatem. Ha. Więc nie, mam, to ja powiem Dąbkowi, że tęsknisz za nim. I mógłby nawet mu w sumie zaraz tam napisać. Że spoko. Proszę, proszę. Nora Ephron. No to widzę, są newsy na tym. Bo ten coś. Gaminator i w ogóle Filmweb mają mieć podobne struktury. Tylko że Gaminator ma być o grach. Nie wiem, mi się nazwa nie podoba. Gaminator. No, ale to nieważne, takie moje rozkminy. Jakś tak oryginalnie jest, nie? Wcześniej się z tym nigdy nie spotkałem z tym nazwą. Dobra, jakie tam jeszcze pytania masz? Pytanie się zastanowię chwilę. Ja tutaj tymczasem, uwaga, to sobie pozamykam i uwaga, chodzę tutaj, ja jestem w Diablo, więc śmiało mów, to tam ci siedzi. Nie ten. W ogóle jak z tą serią Halo stoisz? Na której części ostatnio skończyłeś? No na, jestem po Reach. A po Reach. Jestem bieżąco, muszę być na bieżąco jako fanboy. Ja w ogóle, jak ci się podoba to całe uniwersum? No bardzo mi się podoba. Że ono jest, no, głupie amerykańskie uniwersum, takie głupie uniwersa lubię. Tam jest wszystko, jest to BSF, czyli Big Stupid Thing, czyli właśnie Halo, który jest duże i ten. Nie, no, no nie chcę rozkminiać. Dużo tam, podobała mi się ta idea tych wszystkiego prastarego, troszkę denikenowskich rzeczy. Tam idea tej świętej wojny wypowiedzianej ludzkości. I to takie charakterystyczne cechy dla wszystkich uniwersów. Bungie, czyli że ludzie dostają tak po dupie w tej grze, że aż żal patrzeć. No. No, ale kooperacja strasznie fajna jest. Nie, no tam wiesz, gameplay to jest mistrzostwo, to jest po prostu kurde. Jedynka jest do dzisiaj the best. Dwójka mi się też podobała, trójka kurde. Ja w multika spędziłem czasu w trójce, ja pierdzielę. To żeśmy jeszcze grali, Boże, jak teraz pomyślę, jak to dawno było. Xbox dopiero raczkował, to taki był taki złą. Xbox 360 z ekipą z Wawy. Kurde, najlepsze było to, że tam ten co-op na czterech przy jednym ekranie, ale to były imprezy. No, to tak powiem. Dobra, to co? Możemy zmykać, bo tam jeszcze wpuszczę parę innych osób. Dzisiaj no jest pewnie, ekskluzowa pewnie. Wersja. Dobra, no to dzięki w takim dzięki razie. Dzięki za rozmowę, nie ma sprawy. Do usłyszenia, miłego. Miłego wieczoru. No na razie, trzymaj. O, no i to żeśmy sobie ten pokminili tematy tajemniczych kanałów, losów wielkich redaktorów i takich rzeczy. Imprezy z chipsami i kolą. Nie, to były hardkorowe imprezy studenckie. Tam było mnóstwo osób i tak dalej. I było. Ja nie chcę o tym opowiadać. Czy Royal Approve w Bonarce. Nie ma w Krakowie gdzie indziej chyba. Jarpen wrócił. Ja prawdopodobnie jakieś ma przeżycia straszne związane z tym. Z DayZ. Okej. Losowanie następnego chętnego. Uwaga, uwaga, uwaga.
jak to losowanie zrobić. Po prostu zrobię restart i kto zadzwoni teraz będzie ten, więc jest. Niepołączony i teraz. Proszę zadawać pytania, jestem ekspertem. Kiedy DayZ z ekipą? A, trąbię o tym od dawna. Jutro. Właściwie dzisiaj o 19. No i czekamy, aż ktoś tu się odezwie. No i jest. Halo, halo. O, witaj Maćku. Witaj, mogę zdradzić twoje imię? Oczywiście. Witaj Przemku. Z czym przybywasz? Albo mów co chcesz, jest absolutnie luźny wieczór jak zawsze. Linia jest twoja, mam nadzieję, że czat tam cię jakoś akceptuje i lecimy. No cóż, nawet mogę zdradzić swój nick na czacie. Dajesz, to jest najciekawsze. No czekaj, incepcję mam straszną. Aha, proszę ściszyć radio wobec tego, słuchaj radio. Tak, panie redaktorze. Tak. Teraz no tutaj cóż, walczę. No cóż, chciałem zapytać. I zdradź ten nick najpierw, jesteś Kasia Cichopek. Rapist pedophile. Jeszcze raz, to co? Aha, to ty, no to spoko, miło, miło wreszcie ten usłyszeć. Właśnie, wysłałem ci link do fajnej nutki na strumyk. A, nie sprawdzę teraz, bo jak wszystko co otwieram, jak coś leci, to ten, co to za nutka? Może powiedzieć, możemy pogadać o muzyce. No Gintera, słyszałeś Gintera? Wiem, co tam, co opuściłeś, on miał genialną stronkę kiedyś. Co mi się podobało Gintera, zaraz. Dla mnie z najlepszym hitem to było Pussycat. Tak, dokładnie. To puściłeś? No. Nie, aha. You Touch My Tralala. Tak, trala też, mi się Pussycat bardziej podobał. Winter jest mega. On jeszcze żyje w ogóle i nagrywa? Chyba już nie nagrywa, żyć pewnie żyje. No tak, ale tam nie. Ma prawo pociągnąć trochę. Nie, to było dobre w takim razie. Słuchaj, co chciałem. Spoko, ja to wiesz, to walczy z jakimiś mocnymi berserkerami, więc... Jest co, ludzie mają co oglądać, efektowna gra, dynamiczna, super ten. A ty możesz tam się namyślić i spokojnie coś zagadać. Jak tutaj ten, jak to już powiem ci tak, miał zamrażanie i teleport, daje mi jakiś dumny asygenie. Ty grasz w Diablo w ogóle? Wiesz co, nie miałem okazji kupić, bo już nie ma przy tak, sklepach. Tak, jest ta rzeźnia związana z Boże, wiemy o co chodzi. No. Straszna rzecz. Nie no, siedzę teraz, wiesz, uczę się do sesji. Na co? Na budownictwie jestem. Lądowe? Tak, w Kielcach. Okej, okay, czy mi uczenie nie mówię, ale ten, co masz, jakie masz egzaminy? Matmę. Majca? Tak. Jaka dokładnie? Co masz dokładnie z majcy? Całeczki. Ale... jakie? Podwójne... Tam... Oznaczone, nieoznaczone, takie najprostsze. Tak, oznaczone, nieoznaczone. A bawiliście się w te wszystkie jakieś tam cyckoidy obrotowe i tak dalej, obliczenie full figur, to było miazga. Tak, właśnie, teraz objętości robimy. Tak. To jest dobry staw, to czy nie wiem, co tam u was wymaga, nie? Jak ktoś jest zryty, to oczywiście majca nie będzie fajna, ale to było dobre. Zawsze ten, jakieś przyjemnie się to wszystko liczyło. Znaczy nie wiem jak tam u was, to wiem, że to co innego mówić tak z perspektywy czasu, kiedy to jest daleko. W sumie najwięcej miałem fanów, które robiłem już tak dla siebie. Te całki są spoko po prostu. A teraz co innego, kiedy masz ten egzamin? Piątek. Dzisiaj mamy środę. To jeszcze kurde, nie jest tragiczny. Teorie wam was obowiązuje? Nie, same zadanka będą. To kurde, ja miałem problem z teorią, bo to jest ten pigmy jakiś. Diablo. Coś pykasz w ogóle teraz? Wiesz co, Blacklight Retribution. I co tam, coś się pozmieniało teraz? Ja odpuściłem, bo dostałem tego całego, jak on się nazywa. Siedzisz w Daisyno, to tak. Dostałem tego Counter-Strike'a Source, nie? I aha. To po prostu mi wystarczyło, bo ten dla mnie Retribution to było coś bardzo zbliżonego do Counter-Strike'a. Jeśli chodzi o ten model... Mechanikę gry. Tak. Coś tam ciebie... Nie odpalałem tego ze 2 tygodnie. Co? Jeszcze przepraszam, bo się nie usłyszałem. Nie odpalałem tego ze 2 tygodnie, bo non-stop siedzę w książkach, więc... Serio? Non-stop siedzisz w całkach? Nie tylko w całkach, była po drodze geodezja, no nie? Mechanika teoretyczna, te sprawy.
Aha, okej, tam cię pyta, Kasia Cichopek cię pyta, żeby zapytać mnie o życie, a nie o gry. Dobra, daj, dawaj co tam dalej. Tam się czasem dziewam na rutach. Jakieś szurania są w ogóle. A, bo leżę na łóżku z laptopem. Aha, aha, i gadasz przez mikrofon w lapku. Tak, tak, dlatego. Masz lapka, sorry, bo jestem teraz na kupnie. O, właśnie, no, właśnie. A propos lapka. Ja mam Acera 5750G. Ej, czekaj, ja włączam teraz w takim razie tryb, który się nazywa... Przeglądamy strony na żywo z kolegą. Moment. I sobie zobaczę. Okej, okay, Acer... 5750G. 5750G. Kurde, ładnie to wygląda, tylko to jest duże, ja potrzebuję czegoś mniejszego, wiesz, to dla mamy będzie. Ona potrzebuje to do pracy jako maszyna do pisania, plus notebook, check jest. Plus Skype'a i plus internet i to wszystko. Tylko to musi być po prostu małe, przenośne i jeszcze nie są wymogi straszne. I musi to mieć tak napęd optyczny. 13-14 cali będziesz. Tak, nie? Dokładnie takie coś celuję. Zrobiłem z tu listy w ogóle laptop i mam tak. Jakiś jest Dell, nie? Nie wiem, czy tam to widzisz, czy nie. Nazywa się Dell E6320. Zaraz sobie wrócę. E6320, tak? Tak. Wiesz, jaki jest problem, kurde, że te lapki są zbyt mocne. Kurde, czy nie wiem, no fajnie by sobie było z matką pograć w Crysisa, nie? Ale to ona raczej nie będzie chętna na to zupełnie. I... Wiesz co? Powiem ci, że ja się bardzo przekonałem do Acera, bo no. To jest dość bardzo budżetowy laptop niby, no nie? Bardzo niskie ma ceny, ale jak planowałem go kupić, to chciałem sobie kupić 4830 TG. To jest czekaj, wersja tam... mówisz Acer, tak? Tak, Acer 4830. 4830 TG, jest takie coś. No, to jest 14 i on tam ma i 5, tam 2,4 bodajże. Czy tam 2,3 do 2,9 się kręci w trybie turbo. 7 aha. godzin na baterii potrafi wytrzymać. Wygląda, żeby ta budowa była taka ten, w miarę znośna. Jest aluminiowa. Ameliniowa. A, tak, za melinium jest, dokładnie, no, nie pomaluje. Nie pomaluje się, dobra. Zaraz, kurde, ten notebook czego odwala kawał dobrej roboty. A to jest dobry staw. W jakiej to cenie występuje? Zaraz, o Boże, widzę, że tutaj syf się pokazał. Widzę, że ten mniej nokaut... 3000 będzie. Aha. To jest ładne, sobie to muszę... Najgorsze jest, mam jeszcze z kolejnych wymóg jest taki, że to musi być do wglądu na miejscu, czyli w Krakał. Żeby ten. Tak, powiem to... w X-comie. No właśnie tak, wszyscy byłem w tym X-comie, a tam kurde, tak. No w sumie słodko, że tak powiem. Posiedzieć, pogadać można, natomiast wszystko trzeba zamawiać. No nic, zobaczymy. I tak, żeby to kurde, tylko. Jakbym połowę bebechów wywalił, zostawił Windowsa i ten. No nic, będę jeszcze rozkminiał. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś przedłużyć, bo to niby jutro, pojutrze ma być już. Ktoś by chciał sfinalizować, ale mam nadzieję, że uda mi się to ten poszukiwanie jakoś przeciągnąć. Ile to teraz trzyma na baterii jeszcze? Do 7 godzin. Ale to wiesz, to musiałbyś ty, a faktycznie to nie jest ściema, kurde. Na obciążeniu 2 godziny, to nieźle. No, no, ja na swoim na obciążeniu 1,5 godziny wytrzymuję. Hmm. Także na wykładzie film można było obejrzeć, pograć coś. Myślę, na czacie piszą, żeby dać napęd optyczny na USB. Dokładnie myślałem o tym, żeby dać netbooka i napęd na USB, ale to jednak będzie zbyt dużo babrania, kurde. Ale też wiesz, na netbooku nie mógłbyś sobie no, pograć na przykład. Ale to nie, mówisz, to nie jest dla mnie, nie? To jest dla mamy a, i tak dalej. Dla mamy, no to... Tak, więc to nie, to no mówię, że tam dla niej byłoby słodko. Ale to nie, ale chodzi o to, że wiesz, to kiedyś miałem taką manię, że podpinałem, tylko to się wtedy robił komputer nieprzenośny z tego. A tak będzie, wiesz, jedno pudełko to jest zawsze po problemie po prostu. No, no tak. To jest prawda, żeby nie nosić tego napędu optycznego ze tak, sobą. Tak, tak, tak. A nuż zapomni, będzie potrzebować i tak dalej, i tak dalej. No więc, a dodam sobie do listy. Mówisz Acer Aspire. Dobra, tak. Do laptopów. Zobaczymy. Jeszcze co tu było? 12-calowy z jakiś HP. Teraz, kurde, wszyscy... No. Jak coś, to może Samsunga jakiegoś. Zaraz poszukam Samsungu. Samsungi też są ten, też niczego sobie chyba. I są bardzo korzystne cenowo, wiesz, bo HP-ki, no, każą sobie płacić za te HP-ki, a nie są wcale takie dobre. Mój kolega na przykład się oparzył od HP-ka. Boże, nie, do tego nie mogę dopuścić, żebyście mnie wyliczyli teraz. Zaraz,
Kurde, a to jest ten ThinkPad. To się tam powiedział ThinkPady. Tylko nie wiem, czy ThinkPady są jeszcze produkowane. One miały zarąbiste konstrukcje tytanowe. Kurde. Są jeszcze chyba produkowane. Bo nie kupili, to Chińczycy kupili, nie? Lenovo to jest coś chińskiego teraz, tak? Tak. To jest dobra chińska robota. Jak cena wygląda? Gdzie jest jakiś Allegretto, czy jest, czy tego grę znajdę? Ale drogo będziesz patrzył, weź na X-comie sobie wszystko obtaj. Tam naprawdę są korzystne ceny. To jest X-com przez T czy przez K? Już nie pamiętam. Prawda? K. Przez K, Jezu. X-com.pl Laptopy. Jest forum X-com, sklep X-com. Boże, to dokument chcę drukować. Ceny nie podaję. No nie za dobra, to muszę rozkminić, bo tu widzę jakieś dokumenty się dogrzewają. No ale to ceny jest spoko, to sobie też dodam. Czekaj, tego. Zaraz ci wyślę link nawet. O. Zaraz, sobie... jest tak. Kurde, ten wygląda spoko. 13. Okej, okay, mam coś tam od ciebie. Uwaga. X-com. Okej, okay, widzę, posypały się propozycje. Ty, to ma cenę taką zaraz. Aha, tylko to jest lista, tak? Tak, lista wszystkiego. Dobra, lista wszystkiego i to było, o Boże, jak on się nazywał? T61. To brzmi jak Terminator jakiś. Nie mają. Są ThinkPady. Ale czy ten będzie... 5830? To był ten jakiś T61. Zobacz w ogóle, co teraz się robi z tych ThinkPadów. A nie, są, tylko to jest tak, widzę, jakoś potegowane, że tak powiem. Okay. A też mają strasznie cenę, z tego co zauważyłem. Jest Edge ten, ho, widzę ten. No nic, będę to musiał rozkminić. Ale na pewno odradzę ci Sony. Właśnie też słyszałem teraz dużo złego o Sony. A szkoda, bo kiedyś mi jarał, oni mieli takiego netbooka małego, tylko takiego pierwszego, strasznie szeroki ekran. Pewnie kojarzysz, wyglądał, to był, a, już nie pamiętam nazw, no nic. Potem ktoś tam mówi o MacBooku Air, tylko, a MacBook Air ma napęd, czyli nie problem będzie z systemem, bo tam podejrzewam jakieś aplikacje są specyficzne dla tam branży, więc wiem, że musi być Windows i tyle, niestety. A MacBook ma fajną konstrukcję mimo wszystko, więc no, odpada. Tak, to Unibody ich jest genialne po prostu. No, dokładnie. Ech, o, niestety. Tutaj widzę, ktoś bardzo dobrego laptopa poleca. Zaraz się patrzę, tam banan wciska na Allegro link. Czy zobaczysz ogólnie, jakie są cenowe te, o którychśmy tu mówiliśmy. Poszukiwania laptopów. No kurde, ceny jak idealnie, to jest nawet za mało w sumie. Tam jakieś są... O, i Amstro komputery. To też se dodam w takim razie. Jutro zrobię ten. Tylko tak, faktura jest, wszystko jest. XPEC jest. Ach, te ThinkPady. Co pali chyba już tego, 4830 ze sprzedaży, jest Acer V3 471. Dużo wycofali. Ej, dobra, słuchaj, ja będę powoli... Dobra, tutaj... kończę, bo nie będę ci zabierał czasu, tutaj tak. Nie chcę się podbijać. Ale dzięki za cenk, spoko, mam tutaj, wpadło mi parę fajnych linków wobec tego, więc dzięki ogólnie. O. Dobra, trzymaj się. Dzięki za telefon, cześć. Miłego. Boom. Boom headshot. Pozdrawiam wszystkich. Dobra. No to boom headshot, no i Diablo i ten. Maca kupuj. Nie, właśnie musi. Problem jest system tutaj po prostu. Niestety to jest tak dziwny ten. Aplikacje są pod Windowsa tylko i wyłącznie. Miły ten pan, nie? No właśnie, to jest urok tym. Kiedy DayZ z klocuchem? Klocuch mnie nie lubi, nie odpisuje na moje maile. Na tym. Na, jak to się nazywa ten? Na Allegro. Karta Kowalska, supermistrzynia. Słoneczny kamień, a cóż to jest słoneczny kamień? Inkrustowana zbrojna, słoneczny kamień. O! Garagdon klienty, hej. Jesteś cienkim bossem, bo cię mogę pokonać. Chyba. I ten, i MSI, no tak, klocuch na Allegro, ktoś mówił. I pokonałem kolejnego bossa, czyli wpaść do miasta, wybrakowany szlamach, łamach, gruby pas. Razer Blade, tak, dokładnie. Idę do miasta posprzedawać te shity i sobie wypada kogoś wpuścić, więc będzie ostatni reset, czyli status się zmienia na niepodłączony, status się zmienia na dzwonić.
I uwaga. I Dela właśnie brać. Ktoś mi tam tego Dela promował. Tak, Dela mi Wojtas tutaj molestował wręcz, żeby brać, bo dobre i fajne. Jeszcze myślę o Delu. Okej, okay, Jarpen dzwoni, a jedź tam. Jarpen znowu będzie trollował. I uwaga, uwaga. No, okej, okay, trzeba będzie wylosować po prostu. Okej, okay, rzucać myszką czy coś takiego. Hopa. No to chyba jest w takim razie. Uwaga. To był kolejności po Jarpenie. Halo, halo. Halo? Okej, okay, słychać cię. Dobra, no to nawet fajnie. Stukałeś w klawiaturę, więc witam cię. Jesteś w niespodziewanym, suchym gadaniu. Cześć. No cześć. Ja mam takie dwa pytania. No spoko, spokojnie, możesz się przedstawić, możesz coś powiedzieć. Mogę ci powiedzieć, co robię. Jestem teraz z tym Tristram nieszczęsny, gdy sprzedał. No widzę, widzę. Aha, to jest, widzisz, no to super. Dajesz, no, śmiało. Takie pierwsze pytanie to, kiedy Kerbale powrócą? No a ten, naśledzić w stronę Kerbali, czy wiesz kiedy, jak tam aktualizacje? Nie. Tylko ciebie śledzę w sumie, jeśli chodzi o Kerbale. Aha, nie, to wiesz co, coś możemy zrobić. Muszę w końcu zrobić jakieś tam wielkie podróże na ten drugi księżyc i to brzmi spoko. Ech, mam problem jeszcze z tym modelem tych samolotów, to znaczy to nie jest dokładnie to, wiesz, on nie jest super fizyczny. Boże, znalazłem jakiś lepszy pancerz, a nie, jest gorszy. I jeszcze co odnośnie Kerbali. Kiedy? No możemy się jakoś umówić na przyszły tydzień wstępnie, bo w tym co? Jutro będzie DayZ, w piątek i weekend nie jestem pewien, czy dużo będzie i co będzie. No i jakiś lot sobie można zrobić tak ładnie na jeden wieczór, bo Kerbale to wiesz, to jest takie od razu znika cały wieczór, nie? Jak się człowiek, no tak, się tak wciągam w to strasznie. No to spoko, nie, no Kerbale, żeby ci coś odpowiedzieć, przyszły tydzień w takim razie, jeszcze w przyszłym tygodniu będzie tylko ten nowy Dead Ride, jak się nazywa ta gra, Dead Walking Dead, więc to trzeba będzie odfajkować, a tak spokojnie można sobie Kerbalątka wsadzić. Aha, no dobra. I jeszcze drugie pytanie, czy nie myślałeś o tym, żeby na Luda przeznaczyć dwa dni, czy to czas ci styknie? Myślałem jakby, tylko wiesz, no to burdelowe forum, myślałem, żeby zrobić taką jedną bitwę dziennie, nie? Żeby ty, jakoś zrobić system do zgadywania, w sensie, żeby się zgadywali na mecze i robić takie bitwy, i, bo to jest, jak dobrze siądzie, to jest 20 minut, nie? To wcisnąć można w każdym razie, nie? Żeby zrobić po prostu raz szybką bitwę. Tak, myślałem o czymś takim. No, bo to tylko wiesz, no właśnie, kurde, mnie ta synchronizacja jest taka straszna. Że wszyscy naraz się pchają. Nie, oczywiście, że to jest rzeźnia, nie? Tylko raz, że ta strona jest na razie profilaktyczna, prowizoryczna, ale tak, ten pomysł dokładnie mi taki chodził. Tam właśnie od razu się teraz pojawiły pytania o wszystko. Więc tak. Mam nadzieję, że jakoś to doprowadzę. No to mnie to wszystko powoli trwa. Muszę sobie zrobić jakiś, kupić jakiś, nie wiem. O, dobytek kowala, przepraszam. Jakiś chyba po prostu znowu tablicę korkową mi zapisywać wszystko. No właśnie, ktoś tam podsumował, że biegam w kółko, dokładnie tak, to jest najlepsze tutaj jakaś parabola tego wszystkiego. No, więc to są dwa pytania, dajesz co tam jeszcze. No dobra, to dzięki za odpowiedzi. Serio? No to spoko, dzięki, do miłego wieczoru w takim razie, dzięki za ten. Cześć. Hej. Kurde, to zbyt konkretnie poszło wobec tego. O czym ty jeszcze myślę? Klocuch to syn Roka, potwór z czegoś tam wypalił, nie mogę tego czekać na ten. Już szybciej skończyliście, czy jak? Kamil Steinbach. Tyle, kupić używany i tak dalej. Poza ci tablicę, jak można tabelę zrobić w PH. Co to jest PH? A teraz Rok to syn Klocucha, tak. O Jezu, co u Emila? Nie wiem, możemy zobaczyć teraz, zrobić przegląd internetu, ale chyba odbieramy coś następnego w takim razie. Uwaga, co tu będzie znowu? Bam, 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 bam. Ach, jeszcze nie wypadło poza ten. Jakaś kurde rozmowa łączona, zobaczymy, a to brzmi aż ciekawie. Uwaga, mogą być jakieś trolle, więc przyjrzyjcie lepiej ten. Okej, Maciek, okej. Wojtek jest okej, to jest idiota. Halo. Ale jest co? Kto tu jest? O! Dodzwoniliście się do tego, to się nazywa suche gadanie. W czym ja w ogóle biorę udział? W sumie nie wiadomo. No, to trudno opisać. Ja też nie wiem. Dobra, co się dzieje? Czy możecie się, nie wiem, czy mam wam tłumaczyć, czemu do was odebrałem ten telefon, czy coś?
A czemu? Czemu nie? No bo tak zobaczyłem, że jakaś taka, nie wiem, coś z grupowego, więc... Nie, bo chcieliśmy kiedyś pogadać z tobą, tylko teraz nie ma dwóch osób, które najchętniej by pogadały. Co to było? Co to było? Byś pogadał? A może ja też? A ja może też bym chciał poznać. Co to za dwie osoby były? Adam i Maciej, może ich masz na Skype'ie, nie wiem. Pewnie mam, tutaj się do tych osób dopisało. Nie, szkoda, a co chcieli zapytać? Można im przekazać nie, zawsze. Nie, ogólnie, bo chcemy ten... A kiedy? Ogólnie w takich godzinach jesteś dostępny, czy jak? No jak jest to suche gadanie, to jestem dostępny, tyle. Tak mogę tajemniczo odeprzeć. A, no spoko, no bo tak. Śmiało, nie, to jest sobie wygodnie jakoś, kurde, jakiś mam takich cienkich przeciwników i tłuka ich, więc mogę, jestem kompletnie skupiony na was. Co grasz? A ty teraz coś streamujesz? Tak, jesteście na żywo. Wow, słodko. No nie, sorry, to znaczy, nie, myślałem, że tam jakoś śledzicie, nie oglądacie mnie, ja się tu staram, nie siedzę no, po nocach. Nie, no, śledzimy. Akurat, no. Właśnie, nikt nie ogląda, no, wszyscy, teraz nie połowa nie ogląda nie mecz i wrzucają tylko tak z łaski, nawet pewnie, nie, no dobra, co chcecie, no. Teraz jest no mi smutno. Daisy? Czekaj, Daisy, tak? No, czy tam jak to tam się czyta w sumie, nie co wiem. Z tym Daisy? Jutro będzie ten, zabawa z tymi mordercami od generała Combo. Ja im zalecam, żeby sami kanał założyli i po prostu cała Polska będzie ich oglądać. Bo to oni wszyscy będą myśleć też dla nich. No i co, dobra, co z DayZ? Czy Daisy? No, to znaczy o to nie chciałem za bardzo zapytać. Nie, no ogólnie to się chciałem pytać, bo Seba się wyłączył, fajnie. Bo chcieliśmy ogólnie kanał założyć, nie? Już ogólnie na Twitchu mamy, ale czym ty właściwie streamujesz? Jakim programem? A ja właśnie, a tu was też teraz opieprzę, bo zrobiłem właśnie... Czekaj, przepraszam, teraz tak robię, bo to jest na streamie, nie? Więc tutaj, żeby było takie opisy tego, co się dzieje. Zrobiłem takie coś, a co mnie, dobra, mogliście tego nie wiedzieć, nie? Więc tak żartuję z tym opieprzę, tak naprawdę, że ten... W ogóle zrobimy incepcję, albo nie zrobimy incepcji, bo już była dzisiaj. Jest informacja na kanale i zrobiłem tam zrobiłem wreszcie, dobra, to mogło być takie niespodziewane, więc ten, jak to się nazywa, zrobiłem odpowiedź na najważniejsze pytania. One już były, tylko teraz zaktualizowałem to i jest specyfikacja kompa, taki dałem pytajnik, jest tam, korzystam z XSplita do wrzucania, No. A, wiem już, który. A, no tak, nawet to ściągnąłem. XSplit Broadcaster. Tak, się tak, nawet tak, to dokładnie nie to. XSplit Broadcaster. I co ty o tym sądzisz? A, szczerze, mam problem od samego początku. Co jest? Jakoś, ja miałem właśnie... Dobrze, dlatego go polubiłem, bo to od początku działało. I taki tak, jest twój problem. A ja mam odwrotnie. Nie chcę się nawet zalogować, zarejestrować na stronie, więc... A próbowałeś o różnych porach dnia i nocy, bo czasami serwery są po prostu jakoś zmulone. No, w sumie mogę spróbować nawet może z innej przeglądarki, może to coś przestać. A, tak. Tam ona chciała Internet Explorera, tam jakieś dziwactwo z niego korzysta, więc to... Boże, Explorera? Coś z tym było faktycznie. Nie wiem, jakie są błędy, nie? Ja przeważnie czytam, co tam te programy wypisują, więc jakoś się połapałem. No tak, ale to są jeszcze inne programy, nie? Ja nie jestem jakimś specem od tego, no po prostu. Emil, jakby tam Emil mnie wciągnął z kanału tam, który teraz streamuje StarCrafty i powiedział, że to jest dobre, to bier, no i wyszło, jest dobre i mi się to jakoś mile z nim współpracuje. O. Aha. W sumie, no też czytałem dobre o tym opinie, no nie wiem do końca. No, więc możesz sprawdzić to, no nie mogę ci polecić, jak mówisz, że nie działa, no to tutaj moje wszystkie... rady są ten. Dobra, co tam jeszcze macie ciekawego, skoro nie ma tych dwóch waszych... głównych... Bohaterów. Bohaterów, no dobra, tak można moje powiedzieć. Moje obrażenia nie są... Szczerze powiedziawszy, nie wiem, do Adama. No Adama nie ma. No, może ty masz jakieś pytania, co? Tak, ja na pewno, do jakiejś gry się znam, oczywiście. Nie, gry, to, o tym można gadać o wszystkim, tutaj są, nie chcę mówić nawet takie pytania, bo no, tutaj nie ma tematów tabu, jest ostatnia wolna audycja w Polsce i tak dalej, jakiekolwiek, tutaj rozmawiamy o wszystkim. Aha, co sądzisz o niewolnictwie? Dlaczego moje zdanie ma być jakieś istotne? Niewolnictwo, no to kiedyś to służyło, niewolnictwo nierówne, no teraz też niby jest niewolnictwo, nie? Bo człowiek tam na przykład bierze kredyt i tak dalej, w sumie to się dużo nie różni. Jak się kiedyś myślało na przykład, że była dziesięcina, pewnie słyszeliście, nie? Że to było dużo. Halo, jesteście? Tak, jesteśmy. Coś tam tak zapiszczało. No więc kiedyś człowiek tak się przerażał, że była dziesięcina, że tak dużo oddaje, a teraz już VAT jest 23 czy 4, nie?
Temat rzeka, możemy tak rozkminiać, to widzisz, że to niewolnictwo to w sumie jest dobre. Przecież Kali był niewolnikiem i tam miał wypasy, założył sobie własne państwo prawie. No to jest postać fikcyjna, więc nie wiemy, no. To tam jest uwaga, rozłącz się mówią. Okej, okay, no tyle, wszyscy jesteśmy niewolnikami, mówi czat. No, to akurat tak. Ja znajdę tego twojego streama, bo w ogóle tutaj ten... Zawsze zagubiony. Dobra, mnie gonią jakieś bestie. Dobra, bo ja w sumie muszę teraz jeszcze wpuścić następnych, więc ten. No to może kiedyś jeszcze, jak będą ci dwa, jak się nazywali, Marek i kto? Nie. Maciek i Adam. Maciek i Adam, jak będą, to pogadamy z Maćkiem i Adamem. A teraz ten. No to tyle w takim razie. Ja powoli zmykam. Dzięki, trzymajcie się. Dobra, powodzenia. Pa. Cześć. No, więc cały urok suchego gadania, nie wiem co to było. Swoją drogą, jak ty się nazywasz? Przepraszam. Rozmowy w tłoku, tak. Boże, mi tu znowu trzy bestie dorwały. Mnich, ty uciekaj. Sierota, tutaj są, tu jest susą drzwi. To jeszcze ostatnie jakieś coś tam. Dawaj z Jarfenem. Nie wiem, czy Jarpena warto. Knock, knock, knock. To brzmi ładnie. Tylko uważajcie, bo to może być troll. Halo? Halo, halo. Okej, okay, jesteś. Nie, bo tak, widziałem tylko ten login i że no, puk, puk, puk i bałem się, że coś będzie na przykład przywali ostro. Cześć, jesteś, wiesz gdzie jesteś, że jesteś na, teraz jest na żywo, tak, mniej więcej tak, i tak dalej? Tak, oglądam cały czas, jak tutaj pocinasz sobie w Diablo. Tak, i fajne wiesz, co granie. Mam do... No, słuchaj, mów, no. Mam do ciebie pierwsze pytanie, co masz ciekawego na kompie? Boże, mogę ci powiedzieć teraz, uwaga. Nie, żartuję oczywiście, to było to nawiązanie, wiesz. Filozoficzne to pytanie, jeśli zadaję, jak przychodzi tam jakiś, załóżmy, ksiądz z ostatnią wizytą, to wiesz, daje ci namaszczenie i się pyta, co masz na kompie. Tak. To jest takie, nie dobra, będę bawił tym swoim głupim dowcipem. To dawaj, to... Jak mogę, to pozdrowię tylko mojego kolegę HS-a, dobra? Bo on pewnie nie wierzy, że tutaj gadam z tobą, bo też nie sądziłem, że się uda zadzwonić. Jak się nazywa? HS. HS? Tak. Spoko, pozdrawiamy HS-a, nie ma problemu. No i skumaj, że w ogóle nie sądziłem, że się do ciebie dodzwonią, nie? Tak głupio wychodzi niestety, ale dzisiaj jest chyba spoko już, no. Muszę jakoś obszarzyć, jak ten, na przykład, jak ten Skype tutaj wbija na te rozmowy i co z tego wychodzi. No nieważne. Wiesz co, mam do ciebie takie pytanie, nie odnośnie gier, tylko no. Bardziej odnośnie szkoły, no nie? 19 lat mam aktualnie. No. Powiedz mi, co byś zrobił w moim wieku, jaki kierunek studiów byś wybrał aktualnie? Studia, bo... poszedłem do pracy jakieś gdzieś tam się zaciągnął jako, nie wiem, pomocnik, na przykład, nie wiem, sprzątaczka w projekcie i tam powoli bym zaczął się wciągać w arkana. Jakiś, zależy, co chcesz robić, nie? Oczywiście, tak mówię. Mi się wydaje, że tak jest najlepsze wyjście. Jakieś tam sobie znaleźć działkę i w niej działać już powoli. A dla sportu i dla mamy można zrobić studia. Przecież tobie zależy oczywiście, jak chcesz być lekarzem, to studia wypada mieć, nie? Zabiły mnie potwory. No, nieważne, ale to nie jest twoja wina, tak tylko mówię, żeby tam ludzie wiedzieli, co się stało. No więc tyle. No właśnie też coś wybiorę, jakiś wreszcie ten kierunek, to znaczy mam też... Po maturze, czy jak to teraz wygląda? Tak, no wyniki są Ja jestem specem, nie, bo ja tam właśnie studiów nie skończyłem, ale wiesz, są ludzie, którzy skończyli studia, im to służyło. Wszystko zależy od człowieka, nie? No to trzeba sobie po prostu jakoś zwyczajnie... nie wiem, co chcesz robić? To jest takie... Kiedyś taki, jest taka mądra myśl, że właśnie trzeba zastanowić się, co się chce w życiu robić i zacząć to robić, albo dążyć do tego. Znowu mnie zabiło. No wiesz co, myślałem o szkole filmowej w Krakowie właśnie, albo w Warszawie, jest tam takie jest akademia coś. U ciebie prywatna. To kurde, prywatna. Takie jest szkoła filmowa. W Polsce to jest taka patologia z tymi filmami. No ale to jest dosyć opłacalne, wiesz, powiem ci. To znaczy, no w A Krakowie jest akademia. Robić? To jest też ważne pytanie. Bardziej, wiesz co, na producenta takiego telewizyjnego, gdzie kręcisz programy dla telewizji, nie filmy, bo tam z filmami to jest dłuższa bajka, to w Warszawie się praktycznie robi. To jest kryzys taki telewizyjny, tam musiałbyś dusić długo murzynienia i dopiero jak się tam wbijesz, to jest fajnie, że potem jesteś nikim, bum, Kamil Durczok i masz milion złotych. Tak słyszałem, nie mniej więcej ten. Tam znam parę osób, które tak właśnie się męczą. No i to wiesz, to jest temat rzeka, nie? Szkoła filmowa. Tak, fajnie. A ty jakie studia kończyłeś, jeśli mogę wiedzieć? Elektronikę. Elektronika i co, ciężko? Znaczy, jak się jest dobrym, to nie. Znaczy, tam wiesz, znałem ludzi, którzy, wiesz,
prowadzili nauki tańca, jeździli na nartach, pisali wiersze, grali w dwóch zespołach i z palcem w dupie projektowali tam jakieś żelazka bez problemu. I ten. A ja robiłem co innego i mi to jakoś średnio szło, po prostu. Nie, musiałbym więcej się wciągnąć, ja niestety za mało się bawiłem w praktyce. Tam było dużo filozofowania, to były studia dla osób, które były dobre i tyle. O, pokonałem tych, wreszcie idzie ten, no teraz możemy pogadać. Ale to jest fajny kierunek, fajowy, tam było kurde, takie fajna menażeria, ja nic tylko nie będę chwalił. Dziekan był kultowy, wszyscy byli genialni. Przetwarzanie sygnałów było mega, długo mogę opowiadać. Tak, podaj prawo Oma. Dokładnie. Czytam jeszcze czat oczywiście przy okazji. A ty umysł ścisły, tak? Z tego co słyszałem wcześniej, całki lubisz. Tam właśnie najlepsze było to, że ten, że ludzie to jest taki podział z dupy, nie? Tam na przykład nasz koleś, nie będę mówił nazwiska, nie, ale on był malarzem i przy okazji poetą i często na przykład jak robiliśmy kolosy z przetwarzania sygnałów, to przynosił nam taki jego pomagier te kartki i tam mówi, żebyśmy nie czytali, bo tam jakaś nieudana jego powieść jest po drugiej stronie, więc tam wiesz, goście pisali, srali i tak dalej. Długo mówiłem, właśnie najlepszy tam był tam ten skład. Jeśli coś miałby mnie wciągnąć i zatrzymać na tych studiach, to właśnie ekipa, która była mega, mega. Nie, tam koleś od programowania mikroprosków, który był organistą, stary, nie, zajebiście było po prostu. Ja polecam kierunek, jeśli czajesz bluesa, jesteś dobry z majce, a przede wszystkim z teorii obwodów i kminisz prądy i tak dalej, to nic tylko brać, chujowa zabawa na całego. No tak, tylko wiesz, to jest trudno też przewidzieć, bo teraz pójdę na taki kierunek, a za 5 lat nie wiesz, co, czy to będzie opłacalne dalej na rynku. Ale jak jesteś specjalistą, to wszystko jest opłacalne. Gości, którzy programują dobrze procki, jest paru. I to wiesz, jak taki się wyszkoli, to nie jest takie coś przewidywanie potrzeb rynku. Niektóre branże po prostu specjalista jest potrzebny i tyle. Oj, tam wiesz co, na razie wychodzę z takiego założenia, że zrobić jakiś kierunek i później coś samemu otworzyć sobie prywatnie, bo trudno jest jednak znaleźć w Polsce teraz pracę w zawodzie, no chyba, że kończy się tam, wiesz, uniwersytet w Warszawie, co biorą już tam z 4-5 roku do pracy ci od razu. A, to są takie legendy, nie wiem, w jakiej branży tak jest, nie, ale to ten, no, w grunie, jeśli jesteś najlepszy, to zawsze cię wezmą, no i tyle. Mhm. A wiesz co, zabieram do kupna DayZ tutaj, ty na Steamie kupowałeś to, tam jest oferta 25 euro teraz. Tak. No wyzdałem to i tyle, żeby mieć już spokój. No ja lubię tego Steama i tyle. Nie wiem gdzie jest tanieć, podejrzewam, że gdzieś tam można dorwać jakieś kopie zabrane dzieciom z Afryki i tak dalej, gdzieś znaleźć, no ale nie, po prostu nie mówię, że to jest najlepsza opcja, ja wybrałem Steama. No właśnie z tego co na Allegro się orientowałem, to tam można zaoszczędzić 20 zł, ale to szału jakiegoś nie ma, ale sorry, wciągnął mnie. No, nie, tam się czat śmieje, że na kasie w Tesco zawsze jest potrzebny specjalista. Dobra, sorry. Tak, na kasie w Tesco jak najbardziej. Ale tam nie, na kasie w Tesco są takie miłe starsze panie właśnie. Ja jestem strasznie zadowolony z obsługi w Tesco, muszę teraz przyznać. Wprowadzili u nas teraz kasę taka, że jest jedna kolejka do wszystkich kas. Jest kilka takich segmentów, strasznie fajnie jest. Okej, jest Butcher tymczasem. Dobra, i ty mówiłeś teraz o DayZ, no i co tam? No i wiesz, i zastanawiam się nad tym kupnem i wezmę to też ze Steama prawdopodobnie, bo ja kupuję tylko to dla tego moda, no nie chcę grać w Armę 2 i tak dalej. Ale wiesz, tam masz jeszcze kilkanaście innych modów i to tak się mówi, a to jest dobra inwestycja naprawdę. Ale wciągnął mnie właściwie to tymi streamami, zaszczepiłeś to u mnie, no bo wcześniej kompletnie kolega mi przesłał parę filmików z tej gierki, obejrzałem 10 minut, kompletnie nie kapowałem, o co w tym chodzi. Ja powiem dopiero więcej, tam, że ja się nawet jak sam grałem, to się nie wciągnąłem, dopiero jak zacząłem grać z tą ekipą i zobaczyłem, że ta gra ma jakiś sens, to wtedy, więc tutaj są oklaski dla kapitana Combo, generała Combo i reszty. I w ten sposób. No ale nie, teraz już mogę powiedzieć, czemu to jest takie dobre. Nie, bo wiesz, bo z tym DayZ jest całkowicie inaczej, jak streamujesz. Tutaj oglądam na przykład Diablo teraz, no nie? No i widzę. To jest praca, nie? Tutaj po prostu ja chcę wyciągnąć tą średnią krajową. Potem są jakieś. Wszyscy, gdy grałeś w Diablo, teraz są trójkę jakoś. Nie ciągnie mnie kompletnie do tego. Wszyscy teraz jakoś kurde hejtują Diablo. Wszystkim, którzy gadam, że rzucają po tym nowym patchu. Ciekawe co się stało, będę musiał dowiedzieć coś, co tutaj Blizzard skopał. Nie, ale wiesz co, zauważyłem, że tutaj streamy dzielą się u ciebie na takie, gdzie właśnie tu się ogląda, tak jak teraz, tylko zabijankę
nawalanka, jak to Klocek mówi, szczelanka i w ogóle. I na takie jak DayZ właśnie, że jak to oglądałem, to wiesz, to jest... No jest taki, powiedzmy, dreszczyk emocji, trochę horror, że wiesz, żeby cię nie znaleźli, bo już grasz tam godzinę, żeby to się nie kończyło i to jest świetne, który zrobił to tego wpływa DayZ. Na ciebie. Tam jest, to, kurde, to jest gra, dla mnie to jest najlepszy przykład MMO. Tam masz, nie masz narzuconych zasad, to jest najpiękniejsze. Zasady kreują sobie sami gracze. To, czy my będziemy dla siebie mili, czy będziemy się siekać, zależy tylko od nas. I to pokazuje, jaki to jest potencjał. Drugą taką grą to jest ta EVE Online na przykład, nie? Gdzie tam też gracze sobie kreują takie jazdy, że szkoda gadać. Właściwie szkoda gadać, wszystko jest na pierwszych stronach serwisów. I właśnie DayZ ma taki potencjał. No nie wiem, to jest dopiero alfa. Zobaczymy, czy się z tego narodzi. Wiemy, tam ten Witcher mi teraz wciągnął jakieś tam romantyczne, kurde, zbliże. Ja tam często update'y wychodzą do tego DayZ, bo się nie orientowałem. No jak na razie za mojej kadencji był tylko raz. I to na samym początku. Więc to jeden gość tam jakoś molestuje. Ma teraz wsparcie tych ziomów z army. No ale oprócz tego, no, po prostu działa sam. Aha, ale póki co to ładnie to się prezentuje, oprócz animacji zombiaków, to wiesz, że to animacje, no, to jest ogromne. Animacje wzięte tam prosto z army, jeden gość, jak teraz nad tym przysiądzie, odrobi zadanie domowe i tak dalej, włoży napracowanie. Nie, to wiesz, to jest dopiero alfa, z tego może być wyjść wszystko. Na końcu może się budować domki, szałasy z drabinkami, no, tak, i tak dalej. Tak. To jest coraz lepiej, tak samo jak gierka Starforge, wrzucałeś filmik kiedyś z niej, no tak, i też to fajnie się rozwija. Alfa, tam nic, nie ma nawet jednej dziesiątej tej funkcjonalności co DayZ. Bo DayZ też już ma kilka lat, nie? Tylko dopiero teraz to jakiś ma wielki boom. Tak samo zresztą jak Minecraft, nie, no zjawisko jest super. Okej, ja tutaj położyłem bossa, krótko mówiąc, tymczasem podczas naszej gadki. Właśnie widzę, lucik wypadł, a powiem ci, że dziwię się, że ten Minecraft nadal ma taką popularność na YouTubie, bo CTSG zaprzestał, zastąpili go inni, a cały czas jest oglądany w tysiącach wyświetleń. No, nie wiem. No ja też nie wiem. Ja w sumie ja się już znudziłem tam zaraz grubo przed pełną wersją, więc nie mogę. No. Ty właśnie chyba mówiłeś, że ci się podobają Minecraft, od kiedy wprowadzono ten tryb RPG, doświadczenie nie, i tak dalej. Nie, ten tryb survival, bo na początku był sam tylko ten. Sam tryb, jak on się nazywał, ten taki wolnego budowania i dopiero jak wszedł survival, to było to. I to mi teraz mam, te same emocje mam w DayZ. Ale ogólnie popierasz to, że w tym Minecrafcie teraz są te jakieś różdżki, enchanty i tak dalej? Nie, jest lepiej, nie? Im gra jest bardziej rozbudowana, to nie wiem, nikomu nie szkodzi. Jak ktoś chce sobie tylko budować tam jakieś pierdołki, to buduje pierdołki. Wszystko można dostosować, więc to... Nie wiem, wiesz, nie śledzę tego Minecrafta zupełnie, więc ciężko mi cokolwiek już tutaj bawić się w jakiegoś guru czy coś. No nie jest to, było chyba wszystko. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dobra, miło cię było usłyszeć i dzięki tam po powodzenia pozdrawiam w wyborach ciężkich. Okej, okay, dzięki. Na razie, heja. Nara, cześć. No i co, jesteśmy. Nie wiem, no ja się muszę zbierać i kłaść spać niestety. Widzę, że kurde, będę musiał ściemniać tej recenzji, czy ta gra jest długa i tak dalej, ale jutro jeszcze pocisnę. Pogadaliśmy, jak zawsze się to przeciąga, ale trzeba być teraz ten... Generał Combo dzwoni jeszcze tylko. A. Halo. Halo. To ty. No, cześć. Dobra, okej, okay, myślałem, że tam ciągniesz. Jutro o 19. Okej, okay. Jakieś plany? Jesteś teraz na żywo, wiesz o tym. Aha, no dobra. Zresztą robimy sobie rozmowy z ludźmi, więc możesz się zapowiedzieć i tak dalej. Ej, myśleliście, żeby w ogóle sami streamować coś? No tak, ale to już 1000 osób o mnie pytało. Ja, no nie mamy za bardzo technicznie. Są karty do streamowania, to możecie coś rozkminić, jak chodzi o takie rzeczy czy coś. Czy net, nie wiem, czy tam u was jakiś problem. Znaczy, ja mam na przykład dobrego neta, słaby komputer, kolega ma na odwrót, nie wiem, no pomyślimy coś, zobaczymy, może pomyślcie, coś się uda. Pomyślcie, no w ten sposób. No tak, to co, nie wiem, co, czy dzwonisz, bo wiesz, że dzwonisz... Ja dzwonię, bo po pierwsze, tak, wkurzyłem się, przepraszam bardzo, poprzednim kolegą, ale do jasnej cholery, przestańcie kupować armę dla DayZ. Ta gra istnieje od tylu lat, od OFP, już naprawdę, ta seria jest tak długo, jeszcze zanim większość pewnie z was, kurczę, była na tym świecie. To jest tak piękna gra, ma tyle świetnych, kurczę, rzeczy. Woda, kurczę, ziemia, powietrze, kurczę, jeszcze kosmos mógłby być, tak? W armię trzymasz pod wodą nawet, to jest
tak gigantyczny świat, tyle możliwości i opcji, a ludzie tylko, kurczę, chcą tą grę dla DayZ kupić, naprawdę. Ale wiesz, ale to nic złego, nie? Bo to tylko spopularyzuje armę, nie? To nie ma się co bulwersować. Czy ja nie mówię, że to jest tak tragiczne, nie? Zawsze coś tam, ale kurczę... Później biega tyle osób i pyta się, którym się strzela, a którym się biega ja do przodu. Ja też nie wiedziałem. No spoko, spoko, będzie dobrze. Jutro tam zrobimy kolejny ten oświadczenie. No tak. No. Poza tym jeszcze, jeśli mogę zapytać tutaj jakiś gościu fajnie podpytał, czy będziesz chętny na granie właśnie zgłębienie tej gry z nami na przykład. Właśnie Arma, tak. Jakiś team się do mnie też zgłosił, jakiś inny, nie wiem. Ja bardzo chętnie. Wiesz, jakbyśmy grali w jakieś inne mody, na przykład AC lub cokolwiek innego, to wtedy można, wiesz, spokojnie z ludźmi grać, nie? Na jakichś serwach, bo to wiesz, nie ma... Nie, tak, nie ma tego... Temat jest otwarty, oczywiście, że tak. No dobra, to coś tam jeszcze pomyślimy, coś dobra. Tam napisz. Jutro plus minus 19, pewnie będzie okay, jak zawsze poślizg. Ty tam jeszcze żyjesz, tak? Żyję, mam się dobrze nawet, mam sprzęt, mam wszystko, nie mam tylko plecaka fajnego, a tak to jest ten, więc spoko, jutro się zgadamy jakoś precyzyjnie i po 19 coś się pouderza. O. No okej, okay. Dobra, dzięki. Nie ma sprawy, dzięki za telefon, papa. Okej, okay, więc tutaj jeszcze, żeby nie było, że ściemniam, jutro o 19. Jaki jest mój Skype? Suche gadanie. No to dobra. Ja jeszcze co? Nie, no to wszystko niestety tutaj na dzisiaj w takim razie. Rano trzeba wstać. Coś wymyślić, zrobić. Tyle. Jutro będzie armowanie w takim razie, a przerywane tym całym... Będzie tak, ma być jeszcze Risen i oraz... Zamykam już Skype'a. Quantum. No i tyle w takim razie. A to co, że Diablo jakoś zakończymy sobie? Umieram. Podnieś miecz. Mój miecz. No i jest drugi akt tymczasem. Pięknie. Przypomniałem sobie. Byłem archaniołem w Królestwie Niebios. Jutro będzie suche gadanie. Uposobieniem sprawiedliwości. Nie bardzo, Boże, Jari mówi, że zakończenie Quantum obniży mi ocenę recenzji o połowę. Pewnie wszystko się okaże, że to jest jakiś sen molestowanego dziecka, tak? Coś strasznego. Boję się myśleć. Dobra, to jest jakiś ładny filmik z Diablo. Powoli się żegnamy, zaraz. Aha, nie, bo to przejście jest dopiero tutaj, więc cóż, dopiero w takim razie mogę sobie do nowego aktu przejść jakoś tutaj po zagadaniu z gościem. Super. To jest pierwszy akt dopiero, jej. Opuść grę, zobaczymy, czy tam czy ktoś jeszcze w to gra. Risen kiedy? No zapowiedziałem, że jutro o 18, więc się szybko zrobi. Będzie krótki taki strzał z Risenem. Dlaczego Trail jest murzynem? No nie wiem, to rozkminki zrobimy kiedy indziej. Jak to jest, że idę spać o 1, a wstaję o 6? Właśnie nie wstanę o 6, wstanę o 6.30 czy coś. Czy będzie to suche gadanie na roczaniu? Będzie, zaraz nawet wrzucę. No, rzućcie hasło w takim razie Inferno. I życzę wam miłej nocy. Dobranoc, Paulo Coelho. Tak, Rizlerze.